Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zodiakalne bliźnięta w Waszym horoskopie na kwiecień 2022 roku. Na początek taka wstępna informacja, znaczące daty w kwietniu dla Was to będzie 12 kwietnia i 21 kwietnia. Natomiast zanim przejdziemy do odczytu z kart na kwiecień, ja zapraszam Was do korzystania z czytań prywatnych. Obecnie, przynajmniej w ciągu dzisiejszego dnia, wszystkie czytania roczne we wszystkich sferach życia, bez limitu Waszych pytań, w okazyjnej cenie 22 zł. Również zostało ostatnie miejsce na kurs finansowy, który rozpoczyna się już 1 kwietnia. Wszelkie informacje o tym kursie macie w zakładce Społeczność. Na górze tam jest post, który o tym informuje, co taki kurs zawiera. Jest to nauka radzenia sobie z energią pieniądza, co zrobić, żeby właśnie nie blokować tego przepływu, a po prostu dobrobyt i pieniądze, dobra materialne do swojego życia przyciągać. Także jeszcze ostatnie miejsce na ten kurs pozostało. Zapraszam serdecznie, kto jest chętny. I kontakt do mnie znajduje się jak zwykle w opisie pod filmem. Tam znajduje się mój adres mailowy, pod który możecie pisać. Dobrze, drogie bliźnięta, kwiecień 2022. Co Wam tutaj kwiecień przyniesie dla zodiakalnych bliźniąt? Co przyniesie kwiecień 2022 roku? Co Wam ten kwiecień tutaj niesie w darze? Co w pracy, w finansach Wam kwiecień przyniesie, drogie bliźnięta? Karta arcykapłanki, karta trójki denarów. Ona tu się pokazuje wszędzie, ta trójka denarów, i karta śmierci. Następnie, co przyniesie bliźniętom w miłości, życiu uczuciowym? Miłość, relacje, uczucia. Co tutaj kwiecień przyniesie? Miłość, relacje, uczucia. I moi drodzy, jaka jest rada dla Was na kwiecień? Jedna karta, rycerz kielichów. Okej, rycerz kielichów jest radą. Słuchajcie, moi drodzy, więc tak, jeżeli chodzi o Wasze życie zawodowe, tutaj po prostu niektórzy mogą przechodzić na emeryturkę. Może tak być, karta śmierci, karta arcykapłanki jest jednoznaczna z tym, że ktoś może po prostu przechodzi na zasłużoną emeryturę, będzie się bardzo cieszył, będzie właśnie tutaj mógł się poddać jakimś innym działaniom. Być może ktoś, będąc na emeryturze, znajdzie sobie pracę dorywczą, bądź postanowi sobie odbyć jakiś kurs, który na przykład będzie związany z jego hobby, jak najbardziej. Niektórzy mogą dostać po prostu awans, przejść na wyższe stanowisko, na stanowisko takie specjalistyczne. Niektórzy z Was mogą dostać taką propozycję awansu, bo karta śmierci też pokazuje jakieś przekształcenie, właśnie możliwość rozwijania się, ale ta propozycja będzie uzależniona od trójki denarów, czyli od Waszego tak zwanego wkładu własnego, od tego, czy na przykład podejmiecie jakiś rodzaj szkolenia, nauki, nowych rzeczy. Ktoś może na przykład uzależnić to, nie wiem, od studiów podyplomowych, ktoś może uzależnić Wasz awans od przejęcia jakichś dodatkowych obowiązków, od nauczenia się obsługi jakiegoś urządzenia, którego wcześniej nie użytkowaliście. Niemniej jednak, no jest tutaj pokazana nobilitacja, są daleko idące zmiany i myślę, że w wyniku również tych zmian będziecie być może pracować w większym zespole ludzkim, bądź zyskacie jakieś takie samodzielne, kierownicze stanowisko, albo też będziecie mieli szansę właśnie się rozwijać, zarabiać więcej, piastować jakieś, bym powiedziała, stanowisko już takie fachowe, specjalistyczne, bo arcykapłanka to już jest ktoś, kto taki, no, jest mocno wywindowany, kto się naprawdę na rzeczy zna. To nie jest jakiś taki, bym powiedziała, żółtodziób na danym stanowisku, tylko osoba bardzo odpowiedzialna i osoba, która naprawdę ma doświadczenie w tej pracy. Druga sprawa, czyli kwestie emocjonalne, kwestie miłosne, kwestie związkowe. No tutaj, moi drodzy, jest trudna decyzja, ciężki orzech przed Wami do zgryzienia. Może wyjść czyjaś nielojalność, mogą wyjść romanse na jaw, niestety w siódemce kielichów, bądź taka sytuacja, że ktoś nie bierze Was na poważnie, ponieważ jesteście tylko jedną jakby tutaj z opcji. I każdorazowo, no, ta sytuacja będzie Wam dawała mocno do myślenia. W dwójce mieczy jest pokazane, że prawdopodobnie też możecie się z kimś nie dogadać pod kątem widzenia Waszej wspólnej przyszłości i w ogóle takich zapatrywań na związek. Dziesiątka buław pokazuje, że no niestety pewne związki, pewne relacje w efekcie tego mogą się zakończyć, ponieważ coś będzie dla Was nie do przyjęcia, coś będzie ponad Wasze siły. Może być taka sytuacja, że już działo się to wcześniej, że wiedzieliście o tym, że na przykład partner czy partnerka gdzieś tam ma skłonności do patrzenia na boki, ale na przykład traktowaliście to z przymrużeniem oka, udawaliście, że nie widzicie, robiliście
mieliście dobrą minę do złej gry. Natomiast no, tutaj już jakby nie będzie można tego dłużej ignorować, bo to po prostu stanie się takie no, nie do zniesienia. I tutaj trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, która będzie bardzo, bardzo trudna. Natomiast jeżeli chodzi o osiągnięcie porozumienia w relacji, no, będzie to trudne, wręcz powiedziałabym graniczące z cudem, bo tutaj możecie się nie dogadać z tego względu, że wy o chlebie, oni o niebie, albo odwrotnie. No, jest po prostu różnica światopoglądów. Ktoś też jakby nie chce się nagiąć, ktoś nie chce się zmienić, ktoś nie chce być podporządkowany związkowi drugiej osobie. Radą dla was jest rycerz kielichów na kwiecień. Rycerz kielichów mówi, żeby podążać za swoimi pasjami i ambicjami, żeby żyć swoimi marzeniami, wyznaczać sobie cele, nawet jeżeli one wydają się troszeczkę takie nierealistyczne, bo marzenia nas napędzają, sprawiają, że rzeczywiście chce nam się żyć, chce nam się wstawać, chce nam się po prostu każdego dnia podnosić głowę. Rycerz kielichów na gruncie zawodowym może mówić nam, że okej, napracowałeś się, napracowałaś się, teraz jest pora na zbieranie plonów i na to, żeby wreszcie robić coś dla siebie, z czystej takiej pasji, a nie tylko z obowiązku, z poczucia obowiązku, żeby właśnie wykonywać coś dla siebie, cieszyć się swoimi zainteresowaniami. Na gruncie takim, powiedziałabym, romantycznym, związkowym. Ta rada mówi, że tutaj uznaj po prostu, że osoba, z którą masz do czynienia, no niestety jest takim wiecznym Piotrusiem Panem. Jest to osoba małosłowna, bo rycerz kielichów potrafi bardzo pięknie mówić, prawić komplementy, piękne, czułe słówka, ale kiedy przychodzi co do czego, to nie ma tutaj jakby przełożenia na czyny. Jest to osoba, której tak naprawdę no, nie można wierzyć na słowo. Trzeba analizować to, co ona robi i na tej podstawie wyciągać wnioski, czyli nie daj się tej pięknej wizji, nie daj się tutaj nabrać właśnie na piękne, czułe słówka, tylko analizuj fakty w tym wypadku. Natomiast fakty jakby, no niestety, ale w większości przypadków będą przeciwko tej osobie działały. Więc tak to wygląda dla bliźniąt. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia. Do usłyszenia.